Dobra, witam was wszystkich na serwerze testowym PTSRU. Dzisiaj pojeździmy sobie tym czymś od T65A. Tak to cudo techniki wygląda. Proszę bardzo. Coś ładnie model jest zrobiony. Tutaj ma nawet dodatkowe kółeczka, żeby się nie zawiesił. Napęd, tutaj pod tymi klepami są śruby do pływania w wodzie, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale raczej na pewno, bo to jest pojazd pływający. O, tak on to wygląda z przodu. No to więc dobra. I tak, będziemy tym spotować na tym pięknym serwerze rosyjskim. W tym dziwnym kolejkowaniu. Mamy więc założymy tak, coś do kamuflażu. Gdzie tu się jeszcze zlewa, to 7,5% chyba. Tutaj mamy jeszcze spotting duration. I jeszcze mamy vision range, poza, kiedy się zatrzymamy. No wiadomo, no dowódca takiego jaki mam i tutaj się załoganci robią powolutku. Więc jeszcze tylko statystyki, tak na szybko wam opowiem o tym. Wygląda to tak. Damage 328, penetracja 228, damage na minutowy 2000 prawie 600, czas ładowania 7,3, hit point 1700, pancerz no widzicie prawie w ogóle. Prędkość maksymalna 86, od 0 do 30 w 3 sekundy, 6,2 tony, 0,332 kamuflaż, czyli nie jest źle. View range 415 metrów, depresja minus 6, minus 6. Skupienie, znaczy akurancy spread 0,15, alarm time 3 sekundy, no i obrót wieży 44 stopnie na sekundę. To tak to wygląda, tak na słucho to było. Także teraz za chwilę pojeździmy, zobaczycie co to z tego będzie. No to jesteśmy, trafiliśmy na 4x4. Dobra, to jedziemy, zobaczymy co to tu będzie się działo. O Jezu, mówię wam, te ruskie serwery to jest... Szkoda gadać. Dobra, jedziemy, zobaczymy. Jeszcze nie zastanawiam się, czy nie przerobić troszeczkę tego tutaj jeszcze pojazdu. Tu jest gdzieś taka wydma. 0,33 chyba kamuflaż, 0,32 kamuflażu powinno być ok. Dobra, pojedziemy gdzie indziej. Jesteśmy trochę za blisko. No, weź tego bębeka. Czy ja go tu gdzieś będę widział? On jest, wiem gdzie on jest za takim kamyczkiem. Szlak. Dobra, zdech. Dobra, jest. Skupiamy, skupiamy i pach! Oczywiście się świecę. To całkowicie traci kamo jak szczera z tego działka, nie? Patologia. Mamy łap. O, jedź, jedź, jedź tutaj za ten kamyczek. Let's go, 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 go. Teraz będziemy widzieć wszystko. Wszystko, albo i nic. Z drugiej strony bym pojechał może po nich, co? Co wy na to? Są pokitrani w czy... Stoi tym leopardem tam. Mów, mów, mów.
Trochę długo wam powiem, to skupia. Ja go chyba troszeczkę przerobię. Ten kamuflaż mu zabiorę, ale zasię. Nie wiem teraz, czy ja się świecę, czy ja się nie świecę. Jedzie! No kurde, nie dałem rady strat. No zabili mi go, no. Jak jechał bojowo. Mówię wam, te ruskie to tutaj potrafią, naprawdę takie numery odstawiają. To jest masakra, nie? Masakra czasami. No ale co miał chłop zrobić? No i tak by zginął, nie? Dobre to było, dobre. O, jakąś kasę dostałem, nawet fajno. Dobra. Co ja tu miałem zrobić? To zamienimy. Pobawimy się tutaj, założymy to. Dobra, za chwilę wracamy w bitwie, bo to jest jedna mapa, która się przycina i mnie jak wrzuci, to zawiesi się. Ale wiadomo, PTS rządzi się własnymi prawami. Więc do zobaczenia za chwilkę. Wiecie, co to jest z drugiej strony? Dwa, trzy simikary. O, to jest po prostu masakra. To będzie masakra. Dla mnie to jest rzeźnia. One mnie tu zjadą. Nie wiem, gdzie tu staną, gdzie tu jechać. Trudno, postoimy tu, na kapa. Będziemy patrzeć i tyle. Jeszcze nie mam zasięgu. Ponego, kurde. Te 55 przynajmniej u niego wywaliło, dobra jest. Nie jedź tam, nie jedź tam, oni cię tam zjedzą. O Jezus! O, shit. Teraz nie wiem, czy ja się świecę, czy się to zawiesiło znowu, nie? Jedziesz na niego, przecież on ma tylko działko, on ci nic nie zrobi, człowieku. Co za ludzie. Zero, zero pojęcia, nie? Zamiast jechać tym ciężkim i zmieść tego simikara, to on tu będzie stał, nie? Że oni mają tylko i wyłącznie działka. Tylko i wyłącznie. Nie wiem, spotować, nie? Oj. Ale jak mnie dwie takie dopadną, to będzie grubo. No jedź tym! Jezus, Jezus, no jedźcie, żeż... Dobra, nie denerwuję się, jadę. Jak ktoś załatwi bulldoga i będzie G. O-o. Dobra, trzeba tego simikara znaleźć. Jedź, 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 gonimy, gonimy.
Nie wiem już czy... On zaraz przeładuje, on ma strasznie krótki czas przeładowania, nie? Haha, udało się. We fight to win. A miałem spotować. To mi nie wyszło. Znowu mi nie wyszło. Dobra, co my tu mamy? Skrzyneczka. Skrzyneczka się przyda. Otworzymy sobie jeszcze, albo nie otworzymy. Dobra, no to widzicie, no tak to wygląda. Na razie wrzucę na tę małą mapę, może jutro będzie normalnie, jak będzie dostęp. Normalny dostęp, prawda, do serwera. Ja sobie właśnie za chwilę zacznę robić, coś nagrywać tym cudem. Powiem wam, że nawet na tierach się fajnie gra, ale numer, nie? Dobra, to ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze, aha, chciałem pokazać pociski, tak to wygląda. Kaliber 82. Damage 328, bonus uszkodzeń do modułu 25%, penetracja 228, prędkość 380, rate of fire 7, akwarency, coś tam, aim time, no wiadomo to działa, nie? Prędkość 380, nie? Masakra, masakra. Dobra, no to na dzisiaj tyle, ja wam dziękuję, do zobaczenia w następnych odcinkach.